Dzień dobry, witam Was serdecznie wraz z ojcem Pawłem Drobotem. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie i pragnę przedstawić Piotra Podczaskiego, trenera personalnego. Tak jest. I fizjoterapeutę. W każdym razie. Dzisiaj będziemy mówić o ascezie. Asceza bardzo się kojarzy w kwestii duchowej, prawda? No, wszyscy święci, którzy gdzieś podejmowali tą ascezę, na pewno każdy z nas zna jakiegoś świętego, który taką formę życia podejmował. Ja też chciałbym powiedzieć na ten temat trochę w kwestii sportu, bo ja startowałem w zawodach, to były zawody kulturystyczne, gdzie nie stosowało się środków dopingujących, specjalne takie zawody, i tam doświadczałem dosyć mocnej ascezy. Dlaczego? Dlatego, że wymagało to bardzo dużych restrykcji w kwestii jedzenia. To też wiąże się, w ascezie takiej duchowej to też występuje, prawda? I właśnie wtedy człowiek doświadcza bardzo ciekawych wrażeń, ponieważ nie można zaspokoić swojego ciała tym właśnie jedzeniem, tylko pozostają inne pragnienia i łatwiej jest te pragnienia dostrzec, kiedy tego głodu nie zaspokajamy. Jest oczywiście trudno, człowiek jest zdenerwowany i nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek odstępstwa od własnego celu, który ma przed sobą, od tego, żeby utrzymać tę ascezę, i jednocześnie cały czas będąc bliżej do celu, może więcej na swój temat się dowiedzieć. Powiedz Paweł, jeśli chodzi o ascezę taką duchową, co według Ciebie jest w ogóle najważniejsze? No bo wydaje mi się, że cel ascezy też musi jakiś być. Ja do końca nie rozeznaję się w kwestiach duchowej ascezy, ale może Ty wiesz coś więcej. No, czy u nas w środowisku chrześcijańskim no, przykładem człowieka, który praktykował ascezę, jest sam Jezus, nasz mistrz. No na tak. Pustyni pościł. I wiesz, post, asceza, myślę o poście, ale asceza dotyczy też, post, mam na myśli jedzenie, jak mówiłeś tutaj, ale asceza dotyczy też na przykład dzisiaj tego, co na przykład oglądam, tego, co słucham, czyli pewnego wyrzeczenia, jednym słowem, która służy do tego, żeby kształtować ducha, mojego ducha. I no, związane jest z tym również to, co kiedyś mówiliśmy, jaki ja cel chcę osiągnąć w życiu, co chcę rozwijać. Więc asceza pozwala na wychwycenie obszaru walki duchowej, która się toczy we mnie. To jest jedna rzecz. Później asceza kształtuje charakter. Na przykład jeżeli poszczę, to rzeczywiście to wymaga również takiego kontrolowania uczuć, emocji, nie tylko ciała, ale bo ciało przekłada się na uczucia i emocje. Asceza, na przykład ograniczenie się, jeżeli chodzi o spożywanie posiłków, daje pewną klarowność umysłu również, na przykład na modlitwie. Ja nieraz się przekonałem, że o wiele łatwiej jest mi się modlić, jeżeli poszczę albo ograniczam jedzenie, to wtedy łatwiej jakoś otworzyć się na tą sferę ducha. Człowiek ma bardziej wyostrzony zmysł. No tak, tak. Prawda? Taki to jest zwysły, jakby duchowe, bardziej słucha gdzieś jakieś takie, taka otwartość jest. Jeszcze jeden element tutaj podkreślę. Jest coś takiego jak post, jako modlitwa. To znaczy, ludzie, niektórzy myślą, że no modlić się, to znaczy modlić się na różańcu, koronka, prawda, adoracja Najświętszego Sakramentu, czy inne formy, jak najbardziej. Ale jest forma modlitwy, gdzie właściwie nie wypowiadasz jakby modlitw, ale ciałem to robisz. I tym czymś jest most. Niesamowite. Że na przykład masz kogoś bliskiego. Ofiara. No coś takiego, ofiara, że daje z siebie coś, Panie Boże, ja pozbawiam się czegoś niejako nawet w imię wyższej idei, bo zauważ, no, ja obserwuję też ludzi, którzy nawet może nie są wierzący, ale tyle potrafią różnych diet praktykować, żeby tylko wyglądać jako tako, tak. Albo bardziej niż jako tako. A tutaj w sferze duchowej to jest to samo, że wyrzekam się czegoś, żeby wyglądać nie tylko jako tako, ale okej,
pięknie duchowo. Mhm. I za kogoś również mogę to ofiarować. Czyli działa to na mnie i na drugiego człowieka. I to w oczach Pana Boga i też w oczach innych ludzi, prawda? To jest niesamowite, bo też mi się tak kojarzy, że ogólnie, żeby mieć fajną sylwetkę sportową, to trzeba się wyrzec chociażby picia alkoholu, imprezowania, siedzenia do późna, czy to przed serialami i tak dalej, bo trzeba się wysypiać, trzeba się nawadniać, trzeba jeść odpowiednie składniki odżywcze. To nie ma tak, że jak mam ochotę na pizzę, to zjem sobie pizzę. Nie, tutaj musimy mieć bardzo duży reżim. I to też jest pewnego rodzaju kształtowanie charakteru, które wydaje mi się, że można w jakiś sposób połączyć z duchowością. Wydaje mi się, że to nawet jest całkiem wskazane, ponieważ ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby wyrzeczenia nieofiarowane w jakiejś intencji mogły w moim życiu w ogóle wystąpić. Mam na myśli to, że człowiek jest istotą tak potrzebującą duchowości i Pana Boga, że musimy mieć także cel duchowy, bo ten cel fizyczny, on sam w sobie może być dobry, ale może bardzo szybko przemienić się w coś takiego wsobnego, takiego troszeczkę egoistycznego. A jeśli byśmy troszeczkę rozszerzyli to właśnie w intencji, wysiłek jest w intencji na przykład mojej rodziny, kogoś, kto jest niewierzący, kto cierpi i tak dalej, automatycznie tworzy to głębszy sens i Pan Bóg też temu błogosławi, prawda? Wydaje mi się, że im bardziej wychodzimy do innych z taką ascezą, tym bardziej możemy liczyć na lepsze efekty także w tej sferze duchowej. Wiesz co, ja myślę, że chyba to jest wyzwanie dzisiaj, abyśmy my jako katolicy, chrześcijanie nie wstydzili się tego. Bo ja mam takie wrażenie, że dużo ludzi, nawet uważających się za wierzących, rozdziela te dwie rzeczywistości. Natomiast to, co mówisz, tutaj mi się nasuwa taka, jest potrzebne połączenia ducha i ciała, tylko tej rzeczywistości duchowej, ale takiej duchowej w relacji do Boga, a nie tylko duchowej w sensie takiej duchowości ateistycznej, że tak nazwę, takiej skoncentrowanej na mnie samym. Tak, pomedytuję, żebym się poczuł lepiej. No właśnie, więc połączenie tych dwóch rzeczywistości i pokazywanie tego również w taki sposób konkretny, że na przykład w naszej tradycji, chociażby nawet naszej duchowości chrześcijańskiej jest piątek. Tak. Piątek jest dniem, kiedy wspominamy mękę Pana Jezusa. I dla człowieka, dla którego Jezus coś znaczy, jest to, że na przykład powstrzymuje się chociażby nawet od pokarmów mięsnych i świadomie mówię, nie jem tego, nawet jeżeli mi podają, dziękuję, albo mniej zjem nawet czegoś, poszczę, ze względu na ducha, pokazuję ciałem, że to jest ważne dla mnie. To jest niesamowite. No, to jest, bardzo to do mnie trafia, bo człowiek sobie na co dzień jest tego świadom, że post w piątek i tak dalej, znamy to, mamy też Wielki Post, w którym też jakoś powinniśmy się ograniczać, ale jak uświadomimy sobie, że to jest naprawdę taka ogromna więź z Panem Bogiem i właśnie ta sfera fizyczna, w której nie dojadamy na przykład, połączy się z tą sferą duchową, możemy doświadczyć czegoś nowego. I tak jak mówiliśmy też o granicach, tak właśnie to doświadczenie może być takim zbliżeniem też do innych ludzi. No bo na przykład, jeśli przeżywasz podobne cierpienie jak druga osoba, która pości, to też mimowolnie, można tak powiedzieć, to nas po prostu zbliża z innymi ludźmi, którzy poszczą chociażby w tej samej intencji. Tak? Zresztą z Ewangelii wynika, że niektóre złe duchy można wyrzucić tylko postem, prawda? I jeśli od dłuższego czasu coś nam przeszkadza, to prawdopodobnie post będzie takim bardzo fajnym oczyszczeniem i być może wstępem do jakiegoś nowego wyzwania, do jakiegoś nowego celu. Bo tak jak mówiłeś, post oczyszcza cię też przed modlitwą, prawda? Daje ci większą bystrość na to, co Pan Bóg może powiedzieć. No, mam takie pytanie, bo wiesz, tutaj przychodzi mi teraz taka myśl, że czy znasz ludzi, bo siedzisz w temacie tutaj treningów personalnych, fizjoterapii, bardziej mi chodzi o treningi personalne, którzy z taką świadomością podchodzą do trenowania, bo dzisiaj widzę, dużo ludzi trenuje, prawda? Są siłownie, to jest jakby rzecz normalna. Niektórzy nawet poświęcają 2-3 godziny w ciągu dnia. Czy są tacy ludzie,
którzy świadomie mówią, okej, ja trenuję i to jest ten trening, który robię, robię jakąś tam dietę, ale świadomie ta dieta dla nich, to nie jest tylko dieta dla siebie, bo chodzi o intencje tutaj, ale również ten mój trening łączę z czymś więcej niż tylko inwestowaniem, że tak powiem, w swoje ja, tylko otwieram się na ducha, na Boga. Dla kogoś innego to również może... Przyznam się szczerze. Tak myśmy się tutaj... Tak, tujerzy. Wydaje mi się, że to jest trudne, bo być może nawet tak się dzieje, ale mamy tak zamknięte społeczeństwo, bo to jest taki, no powiedzmy, ostracyzm wobec wrażliwości. Jeśli ktoś by mówił o takich rzeczach, to w dzisiejszym świecie byłby troszeczkę tak na marginesie, no bo mówienie o uczuciach, bycie wrażliwym, bycie blisko Pana Boga, w ogóle mówienie o wierze i łączeniu tego z czymś tak zewnętrznym, jak jest trening siłowy chociażby, to w dzisiejszym świecie jest trochę nie do pomyślenia. I tak jak mówisz, ja mam wrażenie, że są takie osoby. W sensie mi się wydaje, że ja czasami widzę takich ludzi, którzy troszeczkę głębiej na to patrzą, ale mimo wszystko nie przyznają się do tego oficjalnie. Może to jest jakieś wyzwanie dzisiaj, bo na przykład widzę, że cieszy się dużą popularnością na przykład joga, ale zdaję sobie sprawę, że joga, i słyszałem to też od ludzi, którzy się bardziej znają niż ja na ten temat, to nie jest tylko i wyłącznie ćwiczenie. Jeżeli ktoś wchodzi pewne techniki oddychania, medytacji, tak. No to jest prawie jakaś forma religii, czy czegoś takiego bym to nazwał, więc wchodzimy w rzeczywistość duchowną. Na przykład karate, pewne, no nie samo karate, ale pewne rodzaje tej sztuki walki, tam są jakieś ukłony, oddaje się cześć guru, jakieś energii, czyli tutaj wchodzimy na granicę bardzo, bardzo śliską między rzeczywistością duchową, a fizyczną, a czy przypadkiem, wracam do pytania, to nie jest wyzwanie, żeby u nas naszej duchowości również chrześcijańskiej zaproponować, może ktoś to już robi, w taki sposób świadomie pracę nad ciałem i postem, ale gdzie jest to po prostu dane związane z ewangelicznym przesłaniem. Tak, znaczy, mi się ogólnie wydaje, że nasza wiara bardzo dużo mówi też o cierpieniu, bo Chrystus też dużo wycierpiał za nasze grzechy. I taka komunia z Panem Bogiem, z Chrystusem, wydaje mi się, że jest najgłębsza, kiedy potrafimy wejść w to Jego cierpienie, prawda? I cierpienie podczas wysiłku fizycznego właśnie może nam o tym przypominać, w szczególności jeśli ono jest bardzo duże, kiedy dotykamy swoich górnych granic, tak? I każdy z nas może to robić, każdy z nas może robić sobie taką jogę dla Pana Boga. Źle to brzmi. Nawet nie nazywał jogą, bo to źle brzmi. Przepraszam. To bardziej chodzi o takie uwielbienie Pana Boga wysiłkiem, tak? Kontakt z Panem Bogiem. Kiedy mówimy, Panie Jezu, nie mam siły, nie chce mi się, czuję się trochę chory, ale dla Twojej chwały zrobię to dla Ciebie. Albo w jakiejś innej intencji, w intencji mojego chorego dziadka, czy w intencji moich problemów z nieczystością, ofiaruję Ci to, Panie, bo wiem, że Ty mnie kochasz, że na mnie patrzysz i chcę być bliżej Ciebie, tak? Tego typu zawierzenie. Myślę, że to jest chyba to, bo przepraszam, że Ci wtrąciłem się, bo nie chciałbym, żebyśmy tutaj nazywali to bo joga, rozumiesz to, co powiedziałem tak, wcześniej, to wiem. Ma swoje znaczenie, tak. Natomiast uwielbienie, to jest super, tak. Co powiedziałeś. Uwielbienie to jedno, a dwa, że, przepraszam, tak mnie trochę natchnąłeś tym. Chodzi o to, że w jodze, w ogóle w tego typu technikach, chodzi o to, żeby nabierać siły, być mocnym, być lepszym od innych. Bo czy w karate, ja też miałem znajomych, którzy wchodzili w to głębiej, potem musieli zaliczyć wizytę u egzorcysty. I oni mówili, że tego typu praktyki dawały im poczucie wyższości nad innymi ludźmi, prawda? A my tutaj, w takim wysiłku dla Chrystusa, dla Pana Boga, umniejszamy siebie, wypalamy się w jakiś sposób, poświęcamy się, prawda? Bo na tym ta miłość przede wszystkim polega. Nasza wiara na tym powinna polegać, dlatego nie powinniśmy szukać takiego bycia nad człowiekiem, tylko jeszcze większej więzi z Chrystusem poprzez ten wysiłek i przez to cierpienie. I to jest chyba to tutaj. Wiesz, też słuchając Ciebie, być może to jest argument, jak traktować ćwiczenia
Jak podejść do, no, do takiej pracy fizycznej nad sobą, żeby to było połączone z duchem, no, konkretnie nazwę chrześcijańskim. I to jest, myślę, wyzwanie. Tak. No i myślę, że takim fajnym wyzwaniem będzie to, żebyś pomyślał sobie o wysiłku, który zawsze zbliżał cię do jakiejś granicy, której nie udało ci się przejść, albo po prostu odpuszczałeś, bo już coś zmuszało cię, żeby po prostu przestać. A teraz spróbuj do tej granicy dojść i najnormalniej w świecie poprosić Pana Boga o pomoc i powiedzieć: Panie Boże, Jezu Chryste, ofiaruję Ci to, bądź ze mną przy tym wysiłku, chcę dalej, chcę przejść tą granicę. Bo tutaj my mówimy teraz, no, po prostu o treningu, o, jak tak mówię, o siłowni, tak konkretnie, prawda? Ale wiesz co, to co mówisz kojarzy mi się jeszcze z jedną rzeczą, że możemy zaproponować krok dalej, to znaczy tym wysiłkiem może być na przykład zainwestowanie czasu, żeby komuś na przykład pomóc. Tak. Żeby coś z siebie dać. Tu też to myślę, że to jest forma ascezy też takiej, że ja rezygnuję, bo na przykład znam ludzi, którzy mówią: no, jestem tak zajęty, mam to, ale jakby tak zrobił taką tabelkę i popatrzył, co jest ważne, to można byłoby odhaczyć, co jest mniej ważne, tak, a daje swój czas, swój wysiłek, swój trud, swój pot, żeby komuś pomóc. Dzisiaj, no, myślę, że w tych czasach jest to ważne, żeby jest tyle samotnych ludzi w podeszłym wieku na przykład, nawet z najbliższej rodziny, którzy potrzebują jakiegoś takiego konkretnego wysiłku, żeby im dać to. Myślę, że to też jest forma ascezy, tak, na dzisiejsze czasy. Jak najbardziej. I wydaje mi się, że też my mówimy tutaj o takich dosyć mocnych rzeczach, no bo to jest pomoc innym, okazanie miłości i zwrócenie uwagi na coś bardzo ważnego, ale jeśli masz wrażenie, że to może być bardzo dużo dla ciebie, jakiś duży skok, to też zawsze to może być jakiś drobny gest, który mimo wszystko też jest dla ciebie wyrzeczeniem, tak? To może być troszeczkę, no, powiedzmy, głupiutkie porównanie, ale na przykład masz, jest, ciężko ci się spało, kupiłeś sobie kawę, która jest parująca, pięknie pachnie, ale tak myślisz sobie: a może ktoś z mojej pracy też tego potrzebuje? I na przykład odejmujesz sobie tą kawę i dajesz temu komuś, prawda? To jest bardzo oczywiście drobny gest, ale jeśli z tych drobnych gestów zbudujesz, powiedzmy, sobie takie poczucie przez cały dzień, będziesz tak od siebie troszeczkę odkładał te wszystkie przyjemności, a pomagał innym, to też jest dobre ćwiczenie do tych większych kroków, żeby umieć troszeczkę sobie odejmować, a jednocześnie pomagać innym. Ale w sumie, wiesz, życie składa się, te duże kroki składają się z tych małych kroków. Tak samo jak mówiłeś o ćwiczeniach fizycznych. Tak, no, tak samo możemy się ćwiczyć od tym. Od strony duchowej to samo wygląda. Tak samo 5 minut modlitwy codziennie, tak, sprawi, że w następnym miesiącu... Wierność, nie? Jest takim fajnym fundamentem do większych rzeczy. Doświadczysz tego, jak to działa. Może 10 minut znajdziesz, nie znajdziesz, ale będziesz chciała. Asceza. Dzisiaj mówimy o ascezie. Jakieś przesłanie może. Co jest istotne? No, tak zastanawiam się, co byś powiedział. Puścić Pana Boga tam, gdzie... No, wiadomo, że ta asceza duchowa wiąże się z Panem Bogiem, ale ta asceza cielesna, ona nie będzie trwać zbyt długo, jeśli nie wpuścimy tam Pana Boga. Jeśli nie będzie czegoś więcej, kogoś więcej, niż tylko nas samych. A mi zostaje też to dzisiaj, po dzisiejszej rozmowie, uwielbienie. To jest może klucz. Traktuję ascezę jako uwielbienie Boga. A wtedy to zmienia perspektywę. Naprawdę zmienia perspektywę. Bo to jest coś, co jesteśmy w stanie Panu Bogu dać. Prawda? Bo nie ma rzeczy na tej ziemi, której byśmy nie otrzymali. Ale asceza to faktycznie jest... To może być dar. To może być podarunek od nas. Jest to akt woli bardzo świadomej. Odejmowanie sobie i czegoś. I oczyszczenie jeszcze. To oczyszcza. Oczyszczenie, tak, i uwielbienie. Myślę, że to jest dobre, żeby zakończyć. To tak zostawimy Was z tym oczyszczeniem, uwielbieniem. To jest bardzo dobre. Wytrwałość. Ja jeszcze, nie wiem, na dzisiaj też szukałem słowa, może jeszcze. List do Hebrajczyków.
Wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach, Paweł pisze. Skoro więc mamy wokół siebie tak wspaniały zastęp świadków, zrzućmy, asceza, zrzućmy z siebie wszystko, co nam przeszkadza i dodaję tutaj po przecinku i grzech, który tak łatwo przylega, wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach. Więc uwielbiaj Boga, zobacz, co możesz zrzucić, żeby wytrwale biec. Chyba to jest istotą ascezy również. I to może być ogromnie uwalniające. Odwagi. Odwagi i do zobaczenia. Do zobaczenia.